Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Western Australii od 28 lat. Dzisiaj jedziemy na zakupy. Właśnie mijamy stację kolejową, moją lokalną stację kolejową. Jadę do supermarketu. To też jest mój lokalny supermarket, w którym ja zwykle swoje zakupy robię. Opowiem Wam również o jedzeniu, jakie ja jedzenie kupuję. Tutaj chciałam Wam pokazać samochód wypalony od słońca. Jak się kupuje czarny samochód w Australii, to taki po krótkim czasie jest rezultat. Słońce wypala bardzo mocno lakier. Nie polecam czarnych samochodów. Tutaj w Western Australii mamy w sumie dwa główne takie olbrzymie supermarkety. Jeden nazywa się Woolworths, a drugi nazywa się Coles. One są największe, potem jest kilka pomniejszych, ale większość ludzi głównie tam robi zakupy. Między sobą one rywalizują i często można w jednym dostać pewne produkty taniej, albo w drugim dostać drugie produkty taniej. Niestety, jak tylko zaczęłam kręcić w supermarkecie, to obsługa do mnie podeszła i poinformowała mnie, że nie wolno kręcić. Nie prosili mnie, aby tego nie dawać. Ja powiedziałam, że chcę to dać na YouTube. Także musicie sobie zatrzymać, jeżeli chcecie ceny zobaczyć. Ja próbowałam i na ile mogłam, tyle nagrałam. Jak przyjechałam do Australii, to zobaczyłam, że bardzo dużo ludzi w Australii było grubych w porównaniu z tym, jak ludzie wyglądali wówczas w Polsce. I jak zaczęłam analizować, jaka jest różnica, to stwierdziłam, że po pierwsze w Polsce, to było za czasów komuny, nie było tego jedzenia śmieciowego, bo w zasadzie jedzenia nie było w ogóle i żywiliśmy się takimi bardzo podstawowymi produktami. Następna różnica, jaka była, to w Australii było wówczas bardzo dużo cukrzyków, czego ja w Polsce nie pamiętam za czasów komunistycznych, chyba że się tego nie ogłaszało. W każdym bądź razie po mojej krótkiej analizie doszłam do wniosku, że wszelkiego rodzaju ciastka i przetworzone jedzenie plus wszelkiego rodzaju napoje słodzone takie jak Coca-Cola robią ludzi grubych i powodują choroby takie jak cukrzyca. Więc wyeliminowałam kompletnie z naszej diety i z diety swoich dzieci wszelkiego rodzaju słodzone napoje. Pijemy tylko wodę, herbatę i wyeliminowałam wszelkiego rodzaju produkty, które są przetwarzane. Czyli kupuję tylko i wyłącznie surowce, gdzie jak się patrzy na skład danego produktu, to jest wszystko to, co ja mogę zrozumieć i wszystko jest naturalne. W opisie podałam Wam link, możecie sobie zobaczyć, on wprawdzie, ta strona jest po angielsku, wszelkiego rodzaju dodatków do żywności, jakie spustoszenia one robią w naszym organizmie. Problem jest, że bardzo wielkie zakłady, które produkują żywność, nie są zainteresowane tym, żebyście wiedzieli o tym, ponieważ te spustoszenia są powolne, a potem firmy farmaceutyczne robią następne pieniądze na Was, jak będziecie cukrzykami, czy mieli inne problemy zdrowotne i będziecie zmuszeni do łykania tabletek. Firmy farmaceutyczne absolutnie to uwielbiają. Także zakłady, które produkują żywność, są wielkimi przyjacielami tych, którzy produkują tabletki i tak jedni z drugim wspólnie karmią nas truciznami, a my chętnie to zajadamy, bo to zwykle dobrze smakuje. Jest taki produkt, to się po polsku nazywa wzmacniacz smaku. To zostało wprowadzone głównie dla żołnierzy, którzy byli w armii, ponieważ jak się ten wzmacniacz smaku doda ponoć nawet do piachu, to smakuje to wspaniale. Ale robi to ogromne spustoszenia w organizmie. Jest bardzo wiele na ten temat prac naukowych, one nie są specjalnie publikowane, ponieważ znowu wszystkie zakłady, które produkują żywność, są zainteresowane, żeby Wam jedzenie bardzo smakowało i żebyście je kupowali. Więc ja wyeliminowałam wszelkiego rodzaju produkty, które mają cokolwiek. Ja mówię jakieś numery, jakieś skróty, czego ja nie znam i kupuję w zasadzie mleko, masło, mąkę, ziemniaki, owoce i warzywa. Bardzo podstawowe produkty. Następnym według mnie bardzo trującym produktem to są wszelkiego rodzaju margaryny i ja używam tylko masło i oleje z oliwek i niczego innego. W margarynach jest dużo oleju rzepakowego, który w większości jest genetycznie usprawniany, jest GMO,
A jak wiemy, on powoduje wszelkiego rodzaju raka różnych organów i to jest w zasadzie udowodnione, tylko że Monsanto niechętnie o tym mówi i z jakiegoś powodu, znaczy właściwie nie z jakiegoś powodu, tylko z powodu takiego, że ma bardzo dużo pieniędzy, to tego rodzaju informacje nie są przekazywane dla konsumenta. Przez to moje zakupy są bardzo łatwe. Bo ja kupuję bardzo niewiele produktów i robię je bardzo wtedy szybko, co nie znaczy, że od czasu do czasu nie jadam produktów z truciznami, aż taka ekstremalna nie jestem. Czasami, ale ogólnie staram się w większej ilości je wyeliminować, ponieważ w zasadzie cały świat, w którym dzisiaj żyjemy, jest tak zapaskudzony i zatruty, że nie mamy przed nim ucieczki. Jak miałam zamiar nakręcić ten film, to zaczęłam szukać na internet wszystkich informacji na inne tematy i na przykład się na ten temat też wiele nie mówi, jak niesamowicie jest świat zabrudzony wszelkiego rodzaju falami elektronicznymi, elektromagnetycznymi, ponieważ w tej chwili każdy ma telefon komórkowy. I ponoć ilość fal, która otacza przeciętnego człowieka w Europie, gdyby mógł te fale zobaczyć, to by tak jakby się znalazł, jak to jeden naukowiec określił, w zupie grochowej, w grochówce, nie byłby w stanie swojej ręki zobaczyć, tyle otacza jego przeróżnych fal. Może dlatego ja instynktowo nie lubię dużych miast. Jak byliśmy ostatnio w Europie, to mi było bardzo źle i w Paryżu było mi źle i w Warszawie, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Bardzo możliwe, ponieważ nas tutaj nie ma aż tak wielu. Tutaj w Perth to zagęszczenie nie jest dużo i być może, że nasze powietrze tutaj jeszcze nie jest zapaskudzone taką ilością tych wszystkich różnych fal elektromagnetycznych z komputerów, z telewizorów czy z telefonów. Następna rzecz, której ja nie używam w ogóle, to wszelkiego rodzaju kosmetyków do skóry, ponieważ skóra jest największym organem, jaki człowiek ma, i uważam, że skóra jest bardzo ważnym organem i ona jest jak gąbka. Cokolwiek na siebie dacie, czy to jest mydło, czy to jest szampon, dezodorant, kremy, to wszystko się jest wchłaniane i wchodzi od razu do waszego systemu. Nie mówię, że ja nie używam dezodorantów czy szamponów. Tak, ja je używam, ale staram się to ograniczyć do minimalnej ilości. Nie używam absolutnie kremów na słońce, kiedy to nie jest potrzebne. Raczej unikam słońca, ponieważ kremy na słońce mają również substancje, które są rakotwórcze. Prawdopodobnie większość produktów dzisiaj ma rakotwórcze substancje, tylko ja tak mówię, producenci mają pieniądze, oni płacą za badania naukowe, a nie ten konsument, który potem na koniec dostaje raka od tego wszystkiego. I prawdę powiedziawszy, życie staje się zupełnie łatwiejsze, jak człowiek wyeliminuje te wszystkie niepotrzebne rzeczy ze swojego życia i myślę, że i skóra jest ładniejsza, jak się na nią nie daje nic, tylko naturalne środki. Cały ten koktajl trucizn, z którym jesteśmy szpikowani w zasadzie od rana do nocy, powoduje właśnie potem bezpłodność i na koniec jeszcze parę lat i ludzie nie będą w stanie się rozmnażać. Następny duży problem to jest ta żywność genetycznie usprawniana, GMO. To już w zasadzie też jest prawie wszędzie, niby tu zabronią, tam zabronią, ale te nasiona roznoszą się poprzez wiatr, owady je przenoszą, pszczoły wchodzą, jeżeli nawet w jednym kraju nie ma tego GMO, a w drugim jest. Pszczoły, które nektar z kwiatów przenoszą, potem to się przenosi do miodu. Te produkty są dodawane do pasz, potem to pijemy w mleku, jemy w jajkach. Także wszystkiego nie unikniemy, ale jeżeli mogę komuś dać dobrą radę, jeżeli kupujecie jakikolwiek produkt, to patrzcie na jego skład. Ja nie jem w ogóle cukru. Cukier został 100% wyeliminowany z mojej diety. Natomiast jem dosyć dużo masła i olejów, ponieważ według mnie olej jest tak samo jak napęd na samochód. Jest zdecydowanie lepszym źródłem energii i jest zdecydowanie zdrowszy niż cukier. Uważam, że najwięcej spustoszenia w naszym organizmie robi cukier, ponieważ jak w komunie mieszkaliśmy, tośmy wszyscy się żywili smalcem, a cukier był dosyć mało dostępny
I nie było tyle cukrzyków, co dzisiaj, właściwie co piąty czy co szósty człowiek dzisiaj na świecie ma cukrzycę, a wszystkie produkty są pełne cukru. To nasza zima, najpierw było pochmurna, a teraz już słońce na całego świeci. Zakupy skończyliśmy, jedziemy do domu. Okie, okie. Ok? Tak. Samochód otwarty? Jeszcze nie.